prędy i owędy. Nie wiem, czy akurat na Acapulco, ale na plażach jest sporo naszych rodaków i czasami się zastanawiam, czy za bardzo lekkomyślnie nie podchodzimy do tych reguł, które co prawda się poluzowały, ale jednak wciąż istnieją. Ale najpierw przedstawimy naszego gościa. Jest nim wojewódzki lekarz weterynarii Wacław Bortnik. Witamy pana serdecznie. Witam serdecznie. Ja wiem, że pan się zajmuje zwierzętami, ale może warto przy tej okazji jednak przypomnieć naszym rodakom, że nie wystarczy mieć maseczkę na brodzie, ani nawet tylko na ustach, że trzeba zakryć i nos, i usta, bo nagminnie widzi się właśnie ludzi, którzy niby coś robią, ale w gruncie rzeczy to jest bez sensu. Zdecydowanie tak. Powinny być, że tak powiem, naturalne otwory oba zamknięte. I wtedy spełnia swoją rolę ta maseczka. A dlaczego na nos? Może przypomnijmy, bo niektórzy dlatego nie wiedzą. Na nos, bo również potrafi usadowić się i być przenoszony ten wirus właśnie poprzez komórki na błonie śluzowej nosa, gardła i całego górnej części przewodu oddechowego. Czyli wydychamy też to powietrze nosem czasami i to powietrze zabiera też z nosa. Oczywiście wirusa. Wydychamy i to jest właśnie mechaniczne działanie i wyrzucamy na zewnątrz i to może być źródłem zakażenia drugiej osoby. Czyli jeżeli nosimy tylko na ustach, to tak jakbyśmy w ogóle tej maseczki nie nosili. To jest improwizacja. Więc przypominamy państwu, ja rozumiem, że w wysokich temperaturach to może być pewna niedogodność, no ale lepiej się uchronić. No i kolejna rzecz, która mnie zadziwiła, bo już możemy od razu powiedzieć, że niestety to świństwo przenosi się także na naszych ulubieńców czworonożnych, czyli psy i koty. Niestety tak. I to już są znane fakty z lat 60., lat 70. No bo... dobrze, ale kiedy się zaczynała pandemia koronawirusa, no to słyszeliśmy takie uspokajające komunikaty, że nie, zwierzęta są bezpieczne, nie będą przenosiły. Tak było, dlatego że odnosiliśmy się jakby do stricte wirusa grypy. No a z grypą to jest tak, 7 dni leczona, 7 tydzień nieleczona, prawda, i ona przechodzi, a okazuje się, że nawet pasażowanie, czyli przechodzenie z jednego osobnika na drugiego osobnika nie obniża tak zwanej zjadliwości tego wirusa, wręcz przeciwnie, w przypadku koronawirusa i tego właśnie mocniejszego SARS typu COVID-2, wywołujący chorobę COVID-19, bo akurat zarejestrowane to w roku 2019, stąd 19, okazuje się, że pasaż wzmacnia zjadliwość i autentycznie nie możemy sobie z tym poradzić na dzień dzisiejszy, choć informacje już mamy i to jest bardzo chwalebne dla nas i oczekujemy z niecierpliwością na wyprodukowaną skuteczną szczepionkę, bo tylko i wyłącznie ta szczepionka jest w stanie nas uratować, nawet powiem cywilizację. No to jeszcze o innych zwierzętach, z którymi możemy mieć styczność. Co z końmi, krowami, z ptakami? Widziałam taką scenę, która z jednej strony wyglądała malowniczo, ale z drugiej strony wzbudziła we mnie niepokój. Chłopiec karmił gołębie. Co właśnie z tymi zwierzętami? Pani redaktor dobrze wymieniła, na pierwszym miejscu właśnie jednokopytne, czyli konie. U koni to już dawno odnotowujemy zakażenie właśnie wirusem, koronawirusem. I co ciekawe jest, że poprzez przewód pokarmowy, czyli drogą pokarmową tym razem, nie drogą, nazwijmy to kropelkową, poprzez układ oddechowy, dochodzi do zakażenia i objawy występują ze strony przewodu pokarmowego, więc jakieś biegunki, jakieś bóle w przypadku koni morzyskowe ze względu na charakterystyczną budowę przewodu pokarmowego u konia. I te kłopoty to już znamy od dawna. Oczywiście również i u bydła, tak u młodzieży, u cieląt, jak i krów.
i u zwierząt towarzyszących nam na co dzień, a więc te kotki, te pieski. Co prawda stwierdzamy, i to jest bardzo mocno badane i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Niemczech, i w Belgii, u milusińskich naszych, prawda, kotków, często jest tak, że one się zarażają od nas, właścicieli, często których to dotyczy, ta jednostka chorobowa, czyli koronawirus, choroba, lub odwrotnie, czyli naprzemiennie możemy się wzajemnie zakażać. Niestety to nie jest straszenie, lecz coś musiało się stać w naszych warunkach geograficznych, klimatycznych, że z endemii stała się pandemia. I co ciekawe, to co powiedziałem wcześniej, że pasaż, czyli przechodzenie z jednego osobnika na drugi, na drugiego osobnika, nie obniża zjadliwości tego wirusa. Ale jest nadzieja, że znaleźliśmy właśnie poprzez naszych naukowców, szczególnie pana profesora z Wrocławia, Marcina Drąga, który odkrył enzym odpowiedzialny za, nazwijmy to, rozwój tego wirusa. Dlatego, że ten wirus to dla wtajemniczonych posiada w swojej cytoplazmie kompozycji, posiada RNA, czyli kwas rybonukleinowy, gdzie następują różnego rodzaju przemiany powstawania. Czyli zlokalizowano białka. Źródło nieszczęścia. Tak. To jest tak, jakby znaleziono klucz do zamka lub zamek do klucza. No i szczepionka będzie wykorzystywała tę wiedzę, jak rozumiem. Między innymi będzie wykorzystała. Okazuje się, wespół z naukowcami z Hanoweru, z naukowcami, którzy również bardzo specyficznie badali ten lżejszy postać tego wirusa, czyli tak zwany MERS, MERS-2. Który wywołuje jednostkę tą i bardzo łatwo się przemienia w tak zwane nosicielstwo, czyli tak zwane utajone zakażenia. I to jest właśnie cichy zabójca, taki znienacka, może działać szczególnie na osobniki, które mają spadek ciał odpornościowych, więc zaburzona jest immunologia. I jak wybuchnie, to już po prostu jest sytuacja nie do opanowania. Płuca wyglądają tak, jakby były po prostu przez jakąś substancję chemiczną zniszczone do cna. A panie inspektorze, a jeżeli już powstanie ta szczepionka, czy to będzie szczepionka tylko dla ludzi, czy ona będzie też mogła być podawana zwierzętom? I zwierzętom również, dlatego że, panie redaktorze, badania trwają na zwierzętach w pierwszej kolejności, a później trwają na osobnikach ludzkich, także równocześnie będzie zastosowana. No to jest o tyle istotne, że przecież przebywamy na co dzień ze zwierzętami domowymi i co z tego, że my dostaniemy szczepionkę, jak nasze zwierzę gdzieś może zawlec z powrotem. A wiadomo, że ta, no bo tutaj też się pojawiają różnego rodzaju sprzeczne informacje odnośnie tego, jak długo taka szczepionka będzie działała. No, ja słyszałem, że na przykład 3-4 miesiące tylko. Bo to jest specyfika. Specyfika tego wirusa, a jednocześnie specyfika odporności czy odpowiedzi immunologicznej organizmu ssaka, a mianowicie taka, że wytwarzają się jakby w niezupełnym składzie, w kompozycji ciała odpornościowe i one mogą krótko działać. To krótko działanie to jest, że nie ma powstawania jakby nowej, trwałej, prawda? Następuje właśnie, to jest ciekawe, że zanik tych ciał odpornościowych i dlatego osoby, które są ozdrowieńcami, nie do końca będą skutecznie zwalczały po jakimś czasie
nie wiemy po jakim czasie, bo są to tak zwane odpowiedzi osobnicze, indywidualne, może w ogóle nie działać i może ponownie ulegać zakażeniu. Czyli przejście, samo przejście choroby i wyzdrowienie nie gwarantuje nam pełnej odporności. I to jest chyba taki ewenement i znak naszych czasów, że dawniej szczepionka uodparniała właściwie na zawsze, szczególnie w tych poważniejszych chorobach, a teraz mamy do czynienia z organizmem, który jest jakby jeszcze chytrzejszy niż dotychczas. Wrócimy do tej rozmowy. Przypomnijmy, naszym gościem jest wojewódzki lekarz weterynarii Wacław Bortnik. Rozmawiamy z naszym gościem, jest nim wojewódzki lekarz weterynarii Wacław Bortnik. I takie pytanie być może trochę pana zadziwi. Czy my mamy teraz do czynienia z tym samym wirusem, co na początku? Absolutnie, śmiem twierdzić, to moje zdanie, to nie jest ten sam wirus. Dlaczego? Dlatego, że ten wirus uległ już jakiejś tam do entej potęgi pasażu, czyli namnażania się, precyzyjnie mówię, namnaża się na komórkach u poszczególnych indywidualności i ta osobnicy ci są różnego wieku i różnej kondycji immunologicznej. W jednej ulega osłabieniu, bo siłą rzeczy, prawda, są układy obronne organizmu, które to nie jest do końca, że jest stan zerowy, jeśli chodzi o walkę. W minimalnym stopniu organizm potrafi się również szybko dostosować i wytworzyć przeciwciała. Obserwujemy to i czasami ku naszemu zdumieniu następuje cudowne ozdrowienie. I w te cudowne ozdrowienie to jest dla nas sygnał, że warto walczyć o to, żeby poszukiwać. Jak Francuzi mówią, cherchez, trouvez, szukajcie, prawda, znajdziecie. I tylko i wyłącznie poszukiwania. Dlatego ucieszyło mnie bardzo, prawda, że Amerykanie są bardzo dociekliwi. Pan prezydent Trump mówi, że jeszcze w tym roku będzie. Skądinąd wiemy, że już jest badanie w tak zwanej sferze kliniczne. To są te optymistyczne sygnały, natomiast z Wielkiej Brytanii z kolei płyną, że my się za szybko ucieszyliśmy, że nastąpi kolejna fala. I tak się zastanawiam, czy ten wirus przypadkiem nie dostosowuje się do warunków, że on teraz osłabł, ale zaatakuje, bo po prostu się dostosuje do sytuacji. No, padły mity, które twierdzą, że słońce, promienie słoneczne ma swoje działanie w tej materii. Okazuje się, że nie ma. Niektórzy twierdzą, że wręcz podsyca. Padł mit również temperatury niskiej, więc zamrażanie okazuje się, że tylko i wyłącznie pozwala na okrzepnięcie i przechowanie takiego wirusa. Kiedyś nas uczono, że w krótkim czasie po wydostaniu się na zewnątrz z organizmu żywego, bo podkreślam to, wirusy się namnażają, czyli muszą mieć żywą komórkę, żeby mogły... Żywiciela po prostu. Żywego żywiciela. Natomiast bakterie rozwijają się na martwych tkankach poza organizmem i są jakby łatwiejsze do okiełznięcia przy podstawowych zasadach higieny. I myślę, że to musi wymagać dużo poświęcenia. Te poświęcenia to są niestety choroby i śmierć wielu osób na całym świecie i to dlatego jest pandemia i zmorą właściwie XXI wieku naszego, dotąd niesłychanie ostrą. Ale możemy pocieszać się, że pewnie ta walka jednak będzie trwała nieco krócej niż z Hajnego Mediną, bo przypomnijmy sobie, że ile lat trwały poszukiwania szczepionki i jednym z tych, którzy uchronili ludzkość, był nasz rodak Hilary Koprowski. Dokładnie, pani redaktor, tak. Ile w latach 50., w latach 60. się spotykało osób, prawda, można powiedzieć, inwalidów spowodowanych po szczepieniu Hajnego Medina, więc wirusem wywołującym polio.
I właśnie poprzez zastosowanie tej szczepionki, niedoskonała szczepionka, jeśli chodzi o komponent zawieszenia tego wirusa, a więc substancja, która działała paraliżująco na komórki nerwowe rdzenia kręgowego, rdzenia przedłużonego, stąd właśnie powodowała takie komplikacje. Niemniej jednak trzeba poświęceń, jak w każdej jednej bitwie, a więc i nawet tych bardzo mocnych, jak śmierć, żeby inni mogli swobodnie żyć. A panie inspektorze, a co z tak zwaną odpornością stadną, w której niektórzy upatrywali takie remedium na to, co się w tej chwili dzieje, mówiąc, że spokojnie, nie róbmy nic, z czasem to się uspokoi, bo społeczeństwo nabierze odporności. Padł mit właśnie odporności stadnej. Właściwie nie ma wytłumaczenia, dlaczego, co to spowodowało. Może warunki zewnętrzne, może napór mocny tej migracji różnych osobników, może za duża chemia w środowisku, począwszy od powietrza, poprzez glebę, środowisko wodne, powoduje, że organizm po prostu, mówiąc szczerze, gubi się i nie może rozpoznać właściwie. Krótko mówiąc, w tym stadnym środowisku powinno być tak, jakby wzajemne uzupełnianie się. Dlaczego? Dlatego, że jest tak zwana indywidualna odporność u każdego jednego osobnika. Nie możemy nigdy dać znak równości, czy to będzie osobnik w populacji ludzkiej, czy zwierzęcej. To jest to samo. Ta różnica powoduje, że summa summarum to jest to 100%, to 100% skutecznej walki. W tej chwili tego nie obserwujemy, wręcz zanika. No, co prawda jest takie powiedzenie, ale oby się nie sprawdziło, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, ale może nie będziemy aż tak długo na to czekali. Dziękujemy pięknie. Naszym gościem był wojewódzki lekarz weterynarii Wacław Bortnik. A już za chwilę zaprosimy Państwa na kolejny, jeden z ostatnich premierowych odcinków naszej powieści. Prędy i Owędy.